Polityka pieniężna. Co, jak i dlaczego? Simon Synek, w takim jednym ze swoich wykładów bardzo wiralnych, powiedział o tym, że najważniejsze rzeczy, które człowiek tworzy, trzeba analizować tak przez pryzmat trzech warstw. Trzech warstw, które odpowiadają pytaniom, co, jak i dlaczego. Czyli co jest robione. Dlaczego? jak to jest robione, za pomocą jakich narzędzi i wreszcie takie fundamentalne pytanie, dlaczego to jest robione. Podejdźmy więc w analogiczny sposób do polityki pieniężnej i spróbujmy odpowiedzieć na te trzy pytania. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest względnie prosta. Co to jest polityka pieniężna, co robią banki centralne? Banki centralne zasadniczo uprawiają coś, co jest nazywane strategią bezpośredniego celu inflacyjnego. Oczywiście banki centralne robią też inne rzeczy. Hmm, oczywiście nie damy rady tych wszystkich rzeczy umówić, nawet ciężko nam będzie o wszystkich tych rzeczach wspomnieć, ale skupimy się na, na najistotniejszym elemencie, czyli na tym, co się zawsze pojawia przy kwestii istnienia i wielkiego znaczenia banków centralnych w prowadzeniu polityki pieniężnej. To strategia bezpośredniego celu inflacyjnego, czyli dopilnowywania, żeby inflacja była na odpowiednim poziomie. W Polsce ten cel inflacyjny Brzmi to już prawie archaicznie dzisiaj. To oczywiście 2,5% z odchyleniem plus 1, minus 1 w jedną, w drugą stronę. Czasami to mogą być też inne cele. W niektórych krajach mogą być inaczej sformułowane, mogą też mieć inną wartość. Tak, w krajach najbardziej rozwiniętych mówi się o inflacji 2. W Polsce mamy 2,5% Inflacji, czyli finalny koszyk dóbr i usług, który jest reprezentatywny dla ogółu konsumentów. Te inne cele mogą brzmieć na przykład, że Bank Centralny również jest zainteresowany wspieraniem wzrostu gospodarczego. Mogą być sformułowane różnie, jeśli chodzi o hierarchię. Może być napisane, że bank centralny zajmuje się i bezpośrednim celem inflacyjnym, i wspieraniem wzrostu gospodarczego, o ile na przykład to nie koliduje z celem podstawowym. To nie jest tak naprawdę aż tak istotne z prawnego punktu widzenia, bo banki centralne w sumie i tak robią co chcą, natomiast sformułowania rzeczywiście prawne mogą się różnić. Czasami są też jeszcze inne dodatkowe cele wymieniane. Co prosta sprawa, to teraz zastanówmy się, jak to jest robione. Zanim bank centralny zacznie realizować odpowiednią strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, to musi odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie inflacja. Bo oczywiście, jak wiemy wszyscy z konferencji prasowych wszystkich banków centralnych na świecie, inflacja jest rzeczą, która nigdy, ale to nigdy nie zależy od polityki pieniężnej, jeśli jest wysoka. Nigdy nie jest skutkiem błędnej polityki pieniężnej. Inflacja jest siłą, która jest niezależna od działań banków centralnych. Tak przynajmniej możemy się dowiedzieć praktycznie zawsze. Nigdy ja się jeszcze nie spotkałem z tym, żeby na konferencji prasowej wyszli przedstawiciele Banku Centralnego i powiedzieli: Inflacja jest naszą winą, naszym błędem. No dobrze, to jak nie zależy od banków centralnych, to zaraz się zastanowimy, od czego niby ma zależeć. Natomiast Pytanie pierwsze jest takie, jaka ona będzie? I do odpowiedzi na to pytanie, jaka ona będzie, służą projekcje, te słynne wykresy wachlarzowe, które są notabene jednym z lepszych sposobów komunikowania tak naprawdę dosyć skomplikowanych zagadnień, bo wykres wachlarzowy działa tak, że no na czarno mamy opisaną inflację. Historycznie, więc jest to jakiś tam szereg czasowy, coś, co było w przeszłości, po prostu odnotowywane poziomy oficjalnej inflacji i wzrostów cen. A potem od momentu pomiaru historycznego mamy do czynienia z projekcją. To jest akurat raport o inflacji lipcowy z tego roku, który pokazuje nam, jaka będzie oczekiwana inflacja w przyszłości. I na czarno jest ta główna projekcja, dalej pociągnięta w środku naszego wachlarza, a na około mamy prawdopodobieństwa scenariuszy. Alternatywnych. Albo też jak patrzeć mamy spektrum przedstawione w określonym przedziale prawdopodobieństwa. I tak na przykład mamy sytuację, gdzie weźmiemy ciemno niebieski kolor i ten przedział, no to mamy powiedziane, że na początku przyszłego roku inflacja może będzie 17, może będzie 20. W, jak weźmiemy trochę wyższe przedziały ufności, na przykład 60%, dajemy 60%. Że inflacja może będzie 14, a może będzie 23. Jak weźmiemy przedziały 90%, mówimy, że mamy 90% prawdopodobieństwo na to, że inflacja może będzie 11, a może będzie 27. Tak właśnie się formułuje. O to chodzi w istocie w wykresach wachlarzowych. Od razu można zadać pytanie, jak te prawdopodobieństwa się wylicza. No, oczywiście, prawdopodobieństwa wynikają z modelu. A nie z rzeczywistości. Notabene, niezwykle interesujące zagadnienie jest takie, że jak się przyjrzymy temu wachlarzowi, to okazuje się, że niepewność w przewidywaniu przyszłej inflacji jest większa za kilka miesięcy niż będzie za 2,5 roku. Okazuje się, że dużo bardziej pewni możemy być według tego modelu, jaka będzie inflacja pod koniec 2024 roku, natomiast jaka będzie na początku stycznia. 2023 roku to już jest dużo trudniejsze zadanie do przewidzenia. Wszystko to mówi jak bardzo poważna jest ta nauka ilościowa ekonomia. Okej, okay. mamy tą projekcję, która nam mniej więcej mówi co będzie, bo bank centralny coś tam jednak może robić z tą inflacją, ale pytanie gdzie jest to pole do działania? Skąd w ogóle wiemy, że taka może być inflacja? Od czego ona zależy? Ona zależy od tego. To jest model Neckmode. Stosowany przez Narodowy Bank Polski, w którym mamy jakieś 300 zmiennych. To jest model, w którym uwzględniamy rozmaite aspekty. Mamy założenia dotyczące deflatora PKB, PKB, cen surowców stóp procentowych, kursu walutowego, eksportu, importu, transferów, polityki fiskalnej, inflacji bazowej, cen żywności, cen energii stóp procentowych, rynku pracy, elementów demograficznych, inwestycji, zapasów. Produktu potencjalnego, luki popytowej, mamy tu i zmienne obserwowalne, i również zmienne wyssane z palca, jakieś równowagowe, które, których rzeczywiście zmierzyć się nie da. Konstruujemy sobie taki model, i na bazie jego nam wychodzi, jaka będzie inflacja. Model NECMO, notabene, to jest model tak zwany hybrydowy. <laughs> modele makroekonomiczne, które są stosowane w prognozach, mają taką wymienność, jest taki trade-off w tych modelach. Z jednej, ten trade-off wynika z takiej koherencji empirycznej i koherencji teoretycznej. Mianowicie, empiryczne modele to są po prostu. Jakieś modele budowane na szeregach czasowych. Czysta ekonometria, praktycznie, bez elementów teoretycznych. Po prostu bierzemy przeszłe dane i je tak długo torturujemy, aż się przyznają do wszystkiego. I pokazują nam jakieś tam zależności. Modele teoretyczne, natomiast, z kolei. Ignorują bardziej dane empiryczne i skupiają się na jakimś opisie modelowym, który wynika z teorii. Na przykład bierzemy jakąś funkcję produkcji, tak zwaną. Tak? I ta funkcja produkcji po prostu ma jakoś funkcjonować. Może być kalibrowana oczywiście o dane empiryczne. Natomiast nie jest tak, że my wyciskamy sobie zależności ilościowe z empirycznego modelu. DSG to są te słynne Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, bardzo też rozpowszechnione w prognozach. Makroekonomicznych. W Polsce tylko kilka osób na tych modelach się zna. Niektórzy mają Twitterowe konta pozakładane, warto je czytać. Między y, modelami stricte takimi ekstremalnie teoretycznymi, a ekstremalnie ekonometrycznymi mamy oczywiście te hybrydowe, i te hybrydowe y, są, i Neckmode jest takim właśnie modelem hybrydowym. To jest y, wzięte z publikacji HANA 2009. Szczególnie mi się podoba to, co jest wewnątrz krzywej, bo jest przedstawiony model konwencjonalny Keynesowski, który nie ma ani empirycznej koherencji, ani teoretycznej. O, dobra ilustracja. OK, mamy model NECMOD, mamy jakąś tam projekcję inflacji, i teraz zastanawiamy się, co bank centralny może zrobić. Bank centralny może wysłać impuls pieniężny. I jak wysyła bank centralny impuls pieniężny, to ten impuls pieniężny działa przez pewien czas różnymi kanałami na te zmienne, które są w naszym modelu. Mówi się o tym, że to jest mechanizm transmisji pieniężnej, który generalnie zazwyczaj ma działać. Czasami zdarzają się takie sytuacje, jak rok 2008, na przykład, gdzie ten mechanizm transmisji się załamuje, coś dziwnego się zaczyna dziać i impulsy już nie działają. Ale to jest temat na specjalne zagadnienia, o, na wykład o specjalnych narzędziach polityki pieniężnej. Teraz mówimy o tradycyjnych narzędziach polityki pieniężnej, tak jak są przedstawiane w kluczowych opracowaniach. Impuls pieniężny, jakie to są kanały na przykład no jest zaznaczone, to jest opracowanie Narodowego Banku Polskiego, pokazujące, że ten najistotniejszy wpływ impulsu pieniężnego na zmienne makroekonomiczne jest po czterech kwartałach. W różnych krajach te estymacje empirycznie różnie wyglądają. W krajach bardziej rozwiniętych mówi się o sześciu, ośmiu kwartałach, w Polsce raczej 4 do 6 kwartałów. Akurat najważniejsze kanały, które są zaznaczone, to jest kanał stopy procentowej, czyli po prostu jak stopa procentowa jest obniżona impulsem pieniężnym. Zaraz powiem o co chodzi. Jak stopa procentowa jest obniżona impulsem pieniężnym, no to oczywiście mamy adaptację wiążące się z tym, że jest zwiększony popyt inwestycyjny i zwiększona aktywność w zaciąganiu również kredytów konsumenckich. Do tego jest kanał kursu walutowego. Hmm, czyli osłabienie, presja na osłabienie waluty, setteris paribus oczywiście. Niższe stopy oznaczają, że, że waluta będzie słabsza. Yy, przy obniżeniu stopy procentowej na przykład, chociaż zazwyczaj jak się mówi o impulsie, to mówi się o podniesieniu o 100 punktów procentowych, yy, stóp procentowych i to powoduje ten odwrotny efekt. Tak, wyższe stopy, niższy popyt inwestycyjny, niższa skłonność do zaciągania kredytów konsumenckich, yy, wzmocni pewien element wzmacniający walutę, no i też jest osobno się zaznacza na przykład kanał kredytowy, czasem się wymienia kanał portfolio. Jest cała literatura o mechanizmie transmisji pieniężnej, bardzo bogato opracowana w różnych miejscach. Jak ktoś bardzo zainteresowany, to może sobie do tego zajrzeć. To, co jest istotne dla nas, to fakt, że impuls pieniężny jest rozciągnięty w czasie. On trwa kilka, kilkanaście miesięcy. Efekty opóźnień są też widoczne w opracowaniach, generalnie systematycznych przeglądach. Czym można by nawet rzec, w tak zwanych metaanalizach e, dotyczących wpływu polityki pieniężnej na zmienne makroekonomiczne. Tu jest takie właśnie przykładowe opracowanie, dosyć dobre Hawranka z e, 2013 roku, mm, pokazujące opóźnienia w zależności od kraju. Tak? Mamy Stany Zjednoczone, gdzie to opóźnienie wynosi nawet 23 miesiące, Polska wychodzi, że mamy 15 miesięcy. Kraje posttransformacyjne generalnie te opóźnienia są słabsze, natomiast kraje bardziej rozwinięte średnio w strefie euro nawet 40 miesięcy. W Japonii 40 dosyć długo, ale w Niemczech czy Wielkiej Brytanii zdecydowanie mniej. To jest dyskusja dotycząca tego, z czego te efekty później opóźnień mogą wynikać. Na pewno jednym z kluczowych elementów jest głębokość rynków finansowych i, i możliwość adaptacji do, do realizowanych polityki pieniężnych. Jedną, jedną z takich też oczywiście istotniejszych rzeczy, która się nie pojawiła tutaj przy tym impulsie pieniężnym, to jest też wpływ na oczekiwania, bo natychmiastowy wpływ impulsu pieniężnego to jest wpływ na oczekiwania za pomocą na przykład konferencji prasowych. Tak, to tak jak wiemy, konferencje prasowe mogą być bardzo ważnym narzędziem prowadzenia polityki pieniężnej i wpływania na oczekiwania rynkowe. To jak ta konwencjonalna i o co chodzi w ogóle w tych narzędziach polityki pieniężnej? Zasadniczo NBP, tutaj mamy przykład NBP, ale to nie muszą być stopy NBP-u, mogą być stopy jakiegokolwiek banku centralnego. Bank centralny wyznacza tak zwany korytarz stóp procentowych. Co to są w ogóle te stopy procentowe i dlaczego one są najważniejszym narzędziem prowadzenia polityki pieniężnej, wbrew temu co na przykład możemy przeczytać w tajnikach bankowości Mareja Rodbarda dużo ważniejszym niż jakaś stopa rezerw obowiązkowych. Dlaczego to jest yy, takie ważne narzędzie? Dlatego, że ono yy, chociaż dotyczy instrumentów samych banku centralnego, tak? bank centralny nie reguluje stóp procentowych w bankach, jak ustala swoje stopy, to nie mówi, że to są stopy, które trzeba stosować w banku centralnym, ale ustala tak naprawdę cenę pieniądza na rynku międzybankowym, czy cenę kapitału pieniężnego. Bardziej trafnie mówiąc, cenę kapitału pieniężnego na rynku międzybankowym i wyznacza takie trzy stopy: najwyższą, tą środkową i niższą. Ta środkowa referencyjna, ona realizuje operacje otwartego rynku co tydzień według pewnych bonów pieniężnych sprzedawanych przez bank centralny, a w stosunku do niej mamy stopę depozytową, która jest niżej, i stopę lombardową, która jest wyżej. Banki komercyjne mają jakieś środki i zasoby, które mogą inwestować przeznaczać w różne miejsca i teraz, jeżeli tych, na przykład, środków mają dużo, i już nie mają co z nimi zrobić, to mogą na przykład je odłożyć na depozyt w banku centralnym, po stopie depozytowej. Jeśli natomiast, jeśli mają na przykład dużą nadpłynność, się mówi, tak, jeśli natomiast bankom brakuje środków, ale mają wspaniałe pomysły na akcję kredytową, żeby rozszerzać swoją działalność, ale te środki muszą skądś pozyskać, żeby się finansować, to mogą je pożyczyć po stopie lombardowej. Bank centralny, generalnie rzecz biorąc, jest Lombardem ostatniej instancji. Można się w nim zadłużyć i uzyskać dodatkowe środki na realizację działalności kredytowej. Oczywiście nie podmioty prywatne, tylko banki komercyjne. Wyznaczając taki korytarz między tym, co jest szare, a tym, co jest czerwone, wyznaczony jest korytarz dla stopy procentowej na rynku międzybankowym, czyli na rynku. Na którym banki pożyczają środki między sobą, tak naprawdę ustalając cenę finansowania się kapitałem pieniężnym, która już ma zazwyczaj w 95-99% przełożenie na finalne stopy procentowe oferowane już podmiotom detalicznym, nazwijmy to firmom i konsumentom. Dlaczego? Dlatego, że jest to podstawowy koszt działalności banków, który pozwala im na ustalenie swojej marży, na ustalenie swoich zarobków. Więc jeśli bank centralny na przykład cały korytarz podwyższa, to zatem siłą rzeczy będzie szedł, będzie szło oprocentowanie na rynku międzybankowym, wpływało na finansowanie banków i powodowało, że finalny produkt, który jest oferowany, czyli te finalne kredyty oferowane przedsiębiorstwom i konsumentom, też będą musiały być droższe. Jeśli natomiast cały korytarz bank centralny obniża, obniżając swoje stopy procentowe, to obniża stopę na rynku międzybankowym i w efekcie. Zachęca banki komercyjne do tego, żeby obniżać oferty na rynku finalnym dla przedsiębiorstw i dla konsumentów. To kierowanie korytarzem jest oczywiście możliwe przez to, że bank centralny jest lokalnym, absolutnym monopolistą produkującym finalne środki zapłaty, czyli złote. Trochę, taki jak, trochę taka, taka sytuacja, jakbyśmy sobie wyobrazili. Jakiegoś lokalnego bonzo, który może drukować jabłka. Jeżeli znalazłby się lokalny bonzo, który może drukować jabłka, to może mieć absolutny wpływ na lokalną cenę jabłek, bo jeżeli inni sprzedawcy jabłek, którzy nie mogą ich drukować, będą je oferować za 5 zł, to jak bonzo stwierdzi, że będzie drukować za 2 zł, bo może, bo może je drukować po mikropłatności i sprzedawać po 2 zł, to inni będą musieli się do tego poziomu dostosować. Na podobnej zasadzie, e, trochę. Minimalnie inny, ale jednak co do, co, do, co do sedna praw popytu, podaży i ceny działają banki centralne. Wyznaczają po prostu cenę kapitału pieniężnego i siłą rzeczy rynek międzybankowy za tym podąża, a jak rynek międzybankowy za tym podąża i wpływa to na opłacalność, rentowność rozmaitego rodzaju yy, akcji kredytowych, to również wpływa na, na finalne stopy procentowe dla klientów yy, ostatecznych. Co jest ważnego i bardzo problematycznego w realizacji polityki pieniężnej, to jest fakt owej transmisji od stóp do cen. Nie ma tutaj w ogóle kontrowersji, praktycznie, że trwa ona co najmniej rok, a tak naprawdę kilkanaście miesięcy. Jest więc efekt opóźnienia. Zmienia podaż pieniądza i kredytu w trakcie tego procesu i oczekiwania. Podaż pieniądza i kredytu, które nie stanowią znaczącego zainteresowania banków centralnych tak naprawdę. W ostatnim czasie po kryzysie 2008 roku trochę się to zmieniło, ale tak naprawdę trochę. Do 2008 roku obowiązywała tak naprawdę doktryna, gdzie banki centralne stwierdzały: nas ceny aktywów nie obchodzą. Nas sytuacja na giełdzie nie interesuje. Nas interesuje finalne CPI. Bo jeżeli CPI na przykład będzie spadać, to ludzie będą umierać pod płotem. Będzie się działo źle. Będziemy musieli zainterweniować w taki czy w inny sposób, ale do tego, do tego aspektu deflacyjnego przejdę za chwilę. Także zmiany cen aktywów, trochę zwiększyła się ta wrażliwość po kryzysie 2008 roku, ale ona nie gra aż takiej roli. W efekcie tego procesu transmisji od stóp do cen następuje zmiana kluczowych parametrów gospodarczych. Zatrudnienia, PKB, Inwestycji, konsumpcji, długu, wszystko po drodze się zmienia, i za jakiś czas w wyniku tych zmian pieniężno-kredytowych dochodzi do wzrostu finalnego indeksu cen, czy też do wpływu impulsu pieniężnego na finalny indeks cen. Jeżeli spodziewany ten indeks cen jest niski, na przykład, że inflacja będzie zero, no to impuls za jakiś czas go podniesie. Za te kilkanaście miesięcy go podniesie. Ale po drodze, ten impuls pieniężny przez te kilkanaście miesięcy, Wywoła zgodnie z logiką nawet mechanizmu transmisji pieniężnej, wywoła zmiany w poziomie inwestycji, w poziomie konsumpcji, w poziomie zadłużenia, w poziomie realizacji inwestycji, etc. i całą masę zmian na rynkach giełdowych, co oczywiście niesie ze sobą określone ryzyka, o których mówiliśmy przy innej okazji. To, co jest szczególnie. Uderzające w tego typu rozumieniu czy tego typu realizowaniu polityki pieniężnej, to fakt, że może umknąć przy nim pewien niezauważony trade-off, na który zwrócił uwagę wspomniany wczoraj noblista Friedrich August von Hayek. A propos tego, że w makroekonomii jest tak, że nieraz istnieją ze sobą pewne konflikty. Milton Friedman kiedyś powiedział, że wszyscy makroekonomiści się zgadzają, że celem makroekonomii jest to, żeby był wysoki wzrost gospodarczy, stabilne ceny i wysokie zatrudnienie. Okazuje się, że nawet na ten temat można dyskutować, ale powiedział to po to, żeby podkreślić, że niezgoda głównie panuje co do Rozumienia wymienności między tymi celami, że niektóre cele z tych celów mogą być ze sobą skonfliktowane w krótkim albo w długim okresie, i chęć realizacji jednego za wszelką cenę może pociągnąć za sobą problemy w przypadku drugiego. I tutaj jest trochę podobnie. Mamy cel stabilności cen, rozumiany jako wzrosty cen, tak? bo 2,5 czy 2% to są wzrosty cen. Więc mamy ten cel niskich wzrostów cen, który może być okupiony. Wysokim kosztem niestabilności makroekonomicznej. Może być tak, że te cele są ze sobą sprzeczne, mimo że model zdaje się sugerować, że jak są stabilne ceny, to musi być stabilność makroekonomiczna. Mimo to Hayek i kilku innych ekonomistów w historii pokazywali, że te cele mogą być sprzeczne i realizowanie stabilności cen może oznaczać niestabilność makroekonomiczną. Przekonywaliśmy się o tym zresztą już wiele razy w historii makroekonomii, gdzie Realizowana polityka pieniężna kończyła się w miarę stabilnymi cenami, a jednocześnie była okupiona wysokim kosztem destabilizacji makroekonomicznej. Ale może jednak jak sobie przekopiemy te 300 zmiennych w modelu Nickmode, to może gdzieś znajdziemy tą zmienną równowagową, która przesądzi o tym, że mm, będzie na przykład uwzględnione jakieś ryzyko baniek. I tak przeglądamy te 300 zmiennych. Przeglądamy, przeglądamy. Jest. Jest. Naturalna stopa procentowa jest. Naturalna, realna, równowagowa, czy równowagowa. Nie ma terminu naturalna, ale o to w niej chodzi. Równowagowa realna stopa procentowa. Czyli jest wixel jest uwzględnienie. W związku z tym pewnie jakoś modelu będzie kwestią uwzględnienia równowagi w strukturze produkcji, zapobiegania ryzyku wystąpieniu baniek kredytowych i realizacji nadmiernej ekspansji kredytowej. Ale tak, dla pewności sprawdźmy, co ta równowagowa stopa procentowa oznacza. Co to jest stopa równowagi? Stopa procentowa realna równowagi to jest taki poziom realnej stopy procentowej, który jest spójny w długim okresie z produkcją potencjalną, bezrobociem na poziomie naturalnym i inflacją, która jest zdefiniowana przez bank centralny. Krótko mówiąc, jest to stopa równowagi, która jest spójna. Z pewnym wyimaginowanym obrazem zgodności i spójności ze sobą trzech agregatów makroekonomicznych: inflacji, zatrudnienia i produkcji. Krótko mówiąc, nie ma tak naprawdę w tym ukrytego ryzyka wystąpienia baniek kredytowych. Jak ktoś trochę więcej się interesuje polityką pieniężną, słyszą na przykład zapewne o regułach Taylora. Gdzie w regule Taylora mamy właśnie przedstawioną stopę równowagową w równaniu, stopę równowagową, i ona jest sparowana z pewnym poziomem finalnej, zagregowanej produkcji, finalnym celem inflacyjnym, real, zrealizowanym celem inflacyjnym, i w gruncie rzeczy sto, ta, ta stopa produktu potencjalnego też po cichu uwzględnia naturalną stopę bezrobocia, taką optymalną, taką, która się wiąże z produkcją potencjalną, realizowaną na tym samym poziomie, co produkcja rzeczywista. Tymczasem jest to podejście agretowe, agregatowe, powiedziałby Hajek, które nie uwzględnia faktu, że wewnątrz agregatu się pojawiają problemy, czyli wewnątrz tej zagregowanej produkcji mogą być błędy inwestycyjne i tego, takie równanie i takie, które jest również wykorzy wykorzystywane w modelach równowagi ogólnej przy realizacji polityki pieniężnej, tego rozumienia tam nie ma. W tej zmiennej tak naprawdę to, o czym mówimy, o tych ryzykach baniek, to nie jest zawarte. Ok, wiemy jak się realizuje politykę pieniężną, to teraz pytanie, dlaczego? Najważniejsze pytanie. Dlaczego realizować politykę pieniężną? Po co? I tu odpowiedź ma dwa ostrza. Jedno jest takie, no, dlatego, że są tak zwane sztywności nominalne. To jest akurat fragment podręcznika, o którym wspominałem wczoraj, Michaela Woodforda, Interest and Prices czyli oprocentowanie i, i ceny. Najważniejszy, tak jak myślę, że można cały czas tak twierdzić, prawie 20 lat temu opublikowany, ale cały czas najważniejszy podręcznik do prowadzenia konwencjonalnej polityki pieniężnej. Dlaczego w ogóle prowadzić politykę pieniężną? Dlaczego możliwe jest prowadzenie polityki pieniężnej? A jak czytamy, sama polityka pieniężna może mieć niewielki wpływ na równowagową alokację zasobów. W sytuacji, w której mamy do czynienia z doskonałą elastycznością cen i z doskonałą elastycznością płac. Kiedy jednak wszystkie, zgodnie z jakimś modelem wyceny, tutaj mamy ładnie go matematycznie rozpisanego gospodarstwa domowego dostarczającego swoją pracę, kiedy jednak wszystkie ceny nie poruszają się w tym samym momencie, w tym samym zakresie, w ten sam sposób, to okazuje się, że różnice w dochodach zaczną się pojawiać i wtedy Polityka pieniężna może mieć pewne nietrywialne efekty. Czyli prowadzenie polityki pieniężnej jest możliwe, znaczy wywoływanie realnych konsekwencji polityki pieniężnej jest możliwe dlatego, że ceny wykazują pewien stopień tzw. sztywności nominalnych i nie zmieniają się w tym samym momencie, w tym samym zakresie. W innym tekście, na przykład Guido Zimmermana, dlaczego pieniądz wpływa na zmienne realne, zasadniczo mamy powtórzony ten sam argument. Gdyby ceny były, if prices were set continuously, gdyby ceny były adaptowane, zmieniane w ciągłym czasie, w czasie rzeczywistym nieustannie, pieniądz byłby neutralny nawet w krótkim okresie. Teza, z którą notabene można dyskutować, bo nawet jeśli ceny zmieniałyby się szybko, to i tak występowałyby pewne elementy redystrybucyjno-alokacyjne wiążące się z ekspansją pieniądza. Bo nawet jeśli ceny by się adaptowały natychmiast, jak na niemalże w internecie, nieustannie 24 godziny na dobę. To i tak jakiś zakres redystrybucyjny, alokacyjny by występował, ale zostawmy to na boku. Klu jest takie, że na, najistotniejsze źródło wpływu czy koncepcja wpływu pieniądza na zmiany realne jest taka, że ceny wszystkie nie adaptują się od razu. Czyli mamy te sztywności nominalne. Tymczasem warto pamiętać o dwóch rzeczach z tą sztywnością nominalną. Po pierwsze, ona nie jest wyryta w skalę. Tu mamy opracow opracowanie Dickensa i innych z 2006 roku, która, które pokazuje sztywność realną i nominalną płac w poszczególnych krajach. Jaki odsetek pracowników jest dotknięty na rynku pracy sztywnością realną i nominalną, sztywnością nominalnych płac bądź realnych płac. I widzimy, że te różnice są całkiem spore. Słupki ciemniejsze to jest realna sztywność płac, słupki te jaśniejsze to jest Nominalna sztywność płac. Widzimy, że w każdym z krajów wygląda to inaczej. Na przykład w Irlandii sztywność nominalna praktycznie nie istnieje, tak? jest zdecydowanie niska, a na przykład w Holandii jest odwrotnie sztywność realna jest bardzo niska. Co to pokazuje? Że jest to zmienna, która nie jest absolutnie zawsze taka sama, tylko coś na nią wpływa. Są różne czynniki, które mogą powodować, że sztywność nominalna jest większa bądź mniejsza. Mało tego, trzeba rozważyć całkiem poważnie istnienie czegoś takiego jak odwrotna przyczynowość. Wiemy przecież, że ludzie, którzy biegną w maratonach po miastach, statystycznie oni są zdrowsi, ale pewnie nie dlatego, że biegną w tym maratonie. Znaczy może troszeczkę też, ale oni już tam zdrowsi przyszli, bo dbają o siebie w innych aspektach. Z sztywnością nominalną może być trochę podobnie, jeśli mamy banki centralne, które realizują określoną politykę pieniężną, inflacji zawsze dodatniej, inflacji zawsze minimum na poziomie 2% bądź więcej. To czy wpłynie to na oczekiwania podmiotów rynkowych i sposoby zawierania kontraktów w gospodarce, czy nie wpłynie? Odpowiedź jest oczywiście taka, że wpłynie. Prowadzenie polityki pieniężnej na zasadzie nie dopuścimy do tego, żeby sztywności nominalne stanęły nam na drodze i będziemy anulować je za pomocą wysokiej inflacji. Będzie konsekwencji skutkować tym, że oczywiście podmioty rynkowe będą wykazywać większy stopień sztywności nominalnej. Syn szklarza, kamień, pech. A, a za zakrętu wychodzi do Bastiata, może szybkę wstawić. tak? Kolejna sprawa, którą musimy sobie podkreślić przy polityce pieniężnej, to jest fakt, że Polityka pieniężna, czy banki centralne tak naprawdę nie walczą z inflacją? To znaczy, w ogóle można kwestionować, no, czy powodowanie, ktoś coś powoduje, czy z czymś walczy, tak? Ale na jednym z tych naszych szkół, jeden ze słuchaczy w trakcie dyskusji zwrócił uwagę, czyli tak naprawdę banki centralne nie walczą z inflacją, banki centralne walczą z deflacją. I po to one powstały, żeby nie dochodziło do deflacji. Czyli do spadku, czy tak jak ona dzisiaj jest rozumiana, czyli do spadku ogólnego poziomu cen. Apoblisforizmosfobia, czyli termin, który się pojawił w tekście Marka Torntona, oznacza nic innego jak lęk przed deflacją. Czyli przekonanie, że deflacja, systematyczne spadki cen to jest zjawisko ze wszechmiar szkodliwe, jeżeli jest ogólne i rozprzestrzenione w całej gospodarce, z którym należy koniecznie walczyć, bo to jest oznaka hmm, ekonomicznej katastrofy. Przy tego typu podejściu mamy do czynienia tak naprawdę z błędem totum proparte, czyli pomyłką, całość za część. Przekonaniem, że to, co zazwyczaj występowało w historii jako coś strasznego, czyli spadki cen ogólnie, zawsze się stosują, znaczy zawsze oznaczają czarne scenariusze. Jeżeli weźmiemy sobie zbiór B jako wszystkie rodzaje spadków cen, to wewnątrz tego zbioru mamy zbiór A. Czyli spadki cen, które możemy nazwać deflacją pieniężno-kredytową. Taką, w której ceny spadają na skutek na przykład katastrofy bankowej, spadku podaży depozytów, bankructw banków, które w następnym etapie, w następnym kroku zaczynają wpływać na bankructwa przedsiębiorstw i bankructwa też gospodarstw domowych. Deflacja tymczasem, jako spadki cen, per se może mieć różne przyczyny. I to jest tylko jedna z takich przyczyn. Jeśli powiemy, że istnieje jakieś przedsiębiorstwo, którego ceny finalne produktów zaczynają spadać i to jest jedyna informacja, którą powiemy, i zadamy następnie pytanie, czy to oznacza, że to przedsiębiorstwo jest w tarapatach i ma problemy, odpowiedź brzmi niekoniecznie. Nie wiemy nic, jeśli nie wiemy nic więcej o sytuacji przedsiębiorstwa. To równie dobrze możemy powiedzieć, że to jest znakomita sytuacja, bo przedsiębiorstwo, które wprowadza nowe technologie i realizuje z rozmachem ekonomię skali, obniżając swoje koszty jednostkowe, a następnie ceny finalnych produktów, takie przedsiębiorstwo ma się świetnie. I taka deflacja cenowa w przypadku tego przedsiębiorstwa jest raczej oznaką zdrowego rozwoju jego, a nie problemów. Z drugiej jednak strony przedsiębiorstwo może obniżać ceny swoich produktów, bo na przykład jest pod presją kredytobiorców, bo na przykład ma za duże obciążenie długiem i pozgłaszali się wierzyciele do tego, żeby jak najszybciej zrealizowało swoje zobowiązania. Być może ogłasza bankructwo i wyprzedaż, i w związku z tym obniża swoje ceny. Tak więc same poziomy cen, jak wiemy, obniżające się na przykład, mogą być rezultatem różnych zmian, podażowo-popytowych, działających tak naprawdę w przeciwnych kierunkach i oznaczających zupełnie inną sytuację, jeśli chodzi o prosperity. Tymczasem podejście negatywne do deflacji w gruncie rzeczy bierze się z tego myślenia, że to, co dotyczy deflacji, tej takiej kojarzonej z wielką depresją, z wielkim kryzysem, największym kryzysem w historii gospodarki rynkowej, takim, który się pewnie już nigdy nie powtórzy, a przynajmniej szansa na to jest niezwykle mała, z tego względu, że zmieniły się instytucjonalne uwarunkowania. Ale to ten moment, kiedy nam się kojarzy z latami 30., kiedy Podaż pieniądza spadła nawet o 30% i wywoływała tym sposobem ogromną presję deflacyjną, to nie przekłada się na wszystkie możliwe spadki cen. Są po prostu spadki cen możliwe, które nie są tak negatywne. Oczywiście, abstrahując już od kwestii tego, że spadki cen wcale niekoniecznie muszą być złe, nawet w tych warunkach, w których już upadają banki i jest spadek masy depozytowej. Ale abstrahując od dyskusji tego, że Rzeczywiście to nam się kojarzy jako coś złego. Występowanie kryzysu bankowego, upadek sektora finansowego i spadki cen. Jednocześnie to nie znaczy, że wszystkie spadki cen się z tym wiążą, więc klasyczny błąd, całość za część. Widać to nawet w takim opracowaniu, znaczy opracowaniu artykule Bernankego z 2002 roku, gdzie tytuł, to chyba nawet był, był artykuł na cześć Miltona Friedmana, zatytułowany... Making sure it doesn't happen here, czyli żeby mieć pewność, że to się tutaj nie zdarzy, że się nie powtórzy. I Bernanki w tym artykule mówił: my już zadbamy o to Milton, żeby podaż pieniądza nie spadła. No i jak gdyby z tej obietnicy oczywiście się starają bardzo mocno wywiązywać. Natomiast w tym tekście pojawia się informacja właśnie o deflacji, bo generalnie dotyczyło to deflacji. Making sure deflation doesn't happen here. Ale w tym tekście nawet się pojawia sformułowanie, że spadki cen w specyficznych sektorach mogą się pojawić, jeśli produktywność rośnie, a koszty spadają, zwłaszcza jeśli to jest szybciej niż w innych sektorach. I jak mówi Bernanke, to generalnie nie jest problem dla gospodarki. I teraz pytanie, jeżeli na przykład tych sektorów jest więcej i we wszystkich sektorach rośnie znacząco produktywność i koszty spadają, no to, to nagle się stanie generalnym problemem dla gospodarki, coś, co jeszcze przed chwilą nie było tak naprawdę, kiedy się pojawiało w jednym sektorze, który przecież rozkwita w takim scenariuszu. To co, jeśli wszystkie sektory zaczną tak rozkwitać? Bernanke, no, jak gdyby dalej tego rozumowania nie ciągnie, natomiast spostrzeżenie tego faktu w zasadzie prowadzi do rozpoznania błędu totum proparte, czyli do tego, że nie każda deflacja może być zła. A jak nie każda deflacja może być zła, to cały ten projekt zakładający, że rolą banku centralnego jest walka z deflacją, zaczyna trzeszczeć w posadach. Zresztą bankierzy centralni kilka lat temu zdawali sobie z tego sprawę. Trudno dzisiaj, co prawda, w to uwierzyć w rzeczywistości 16% inflacji, ale kilka lat temu w Polsce mieliśmy jeszcze do czynienia z małą deflacją, kiedy ceny spadały. Było nie tak dawno. W wielu miejscach spadały, i wtedy przedstawiciele Banku Centralnego, zbierając się w sytuacji o jej deflacji i spadku cen, otrzymywali pytanie, czy zadawali sobie pytanie, czy coś trzeba z tym zrobić. I generalnie konkluzja była taka: chyba nie. Ceny trochę spadają, produktywność rośnie, płace realne rosną, inwestycje rosną, sytuacja gospodarcza się poprawia, więc po co interweniować? Po co to zmieniać? Wszystko ok, tylko tak naprawdę ta mikroadaptacja mała w tym przypadku w gruncie rzeczy stanowiła kontestowanie ogólnej idei prowadzenia polityki pieniężnej w celu realizacji bezpośredniego celu inflacyjnego. Bo skoro może jednak dochodzić do produktywnej deflacji, to być może cel inflacyjny ustalony na poziomie dodatnio nominalnym 2, 2,5, nie jest jednak potrzebny, ale do takiej refleksji nie dotarliśmy. Podsumowując zatem, jakie moglibyśmy wymienić te podstawowe problemy polityki pieniężnej? Po pierwsze, skupienie się tylko na finalnym indeksie cen, czyli to przekonanie, że, czyli to jak gdyby zapomnienie, co się dzieje w trakcie mechanizmu transmisji, to znaczy ten mechanizm transmisji jest świetnie opisany, jego mechanika, tak, w badaniach empirycznych, które realizują banki centralne, kiedy jest impuls pieniężny, obniżanie stóp procentowych, jest opisywane jak się zmieniają poszczególne zmienne agregatowe makroekonomiczne i jak to po parunastu miesiącach powoduje wzrost finalnego indeksu cen, tych dóbr finalnych konsumpcyjnych. Niższe stopy. W konsekwencji za jakiś czas te niższe stopy poprzez rynek międzybankowy, a następnie rynek finalny skutkują wyższymi poziomami cen dóbr konsumpcyjnych. Natomiast po drodze. Dzieją się takie adaptacje w strukturze inwestycyjnej, które niosą za sobą ryzyka systemowe, które nie są analizowane, więc to jest pierwszy problem. Drugi problem to założenie, że centralna rola jest tylko opóźnień cenowych wiążących się ze sztywnościami nominalnymi. Tymczasem zmiany w polityce pieniężnej czy zmiany pieniężne generalnie ekspansja kredytowa, to nie jest tylko kwestia opóźnień cenowych, tylko też generalnie. Zmian alokacyjno-redystrybucyjnych, które wiążą się z impulsami pieniężnymi. Trzecia sprawa, ignorowanie odwróconej przyczynowości sztywności nominalnych, czyli tego faktu, że nawet jak uznamy, że sztywności nominalne to problem, to być może ten problem ma pewną odwróconą przyczynowość, czyli fakt, że prowadzimy agresywną, agresywną bądź nie, ale względnie. Istotną politykę pieniężną proinflacyjną, w tym znaczeniu, że walczymy z deflacją, to też wpływamy na to, jak się zachowują te sztywności nominalne. Widać tu też właśnie te różnice między krajami, zależą na przykład od umiędzynarodowienia rynków. Tak Więc są pewne instytucjonalne czynniki, które wpływają na sztywności nominalne, i może warto je również rozważyć przy kwestii radzenia sobie ze sztywnościami nominalnymi, które być może niekoniecznie trzeba realizować, zwalczać czy, czy niwelować za pomocą. Od górnej polityki pieniężnej proinflacyjnej. No i generalnie sedno, czyli ta apoplisforizmosfobia, czyli negatywne podejście do spadających cen per se. Przekonanie, że deflacja cenowa spadki cen praktycznie zawsze wiążą się z problemami, i trzeba koniecznie im zapobiegać. Dwa słowa dosłownie, o czym nie było, czyli o niekonwencjonalnych narzędziach polityki pieniężnej. Takie, które są wprowadzane w czasie, w którym mechanizm transmisji tradycyjnie się załamuje, ale to jest kwestia na inną dyskusję. No i o takim jeszcze małym szczególe monetyzacji długu publicznego czyli o tym, że polityka pieniężna tak naprawdę nie tylko służy realizacji bezpośredniego celu inflacyjnego, ale tak naprawdę jeszcze służy realizacji celów klasy politycznej, szeroko rozumianej, dlatego że pozwala na zwiększoną i bardziej agresywną politykę fiskalną. Na większy deficyt budżetowy, na większą redystrybucję polityczną i na większe, tak naprawdę, uderzanie w sektor prywatny. Miałem o tym nie mówić, więc o tym nie mówię i o tym nie powiem, że polityka pieniężna ma również bardzo istotne konsekwencje w innych elementach, w tym we wspieraniu określonego ładu politycznego, ale o tym miałem nie mówić, więc o tym nie mówię. Dziękuję i zapraszam do pytań. Nie widziałem, kto był pierwszy, więc. Yy, jak, to, co z, yy, jak to, co zostało powiedziane, ma się do takiego zjawiska jak spirala deflacyjna? Spirala deflacyjna. To jest takie... Deflacja długim. Ja wiem, tak. Yy, to znaczy, jak to, co powiedziałem, się ma do czegoś, co jest nazywane spiralą deflacyjną. No jak. Yy, znaczy. Yy, czy pyta pan, czy spirala deflacyjna może być problemem? Może tak? Tak, tak, tak. Okej, okay, dobra, to już trochę inaczej. Czy spirala deflacyjna może być problemem? Czyli sytuacja, w której rzekomo obniżanie cen przez jednych powoduje, że inni zaczynają obniżać swoje ceny i kolejni zaczynają obniżać swoje ceny. No musimy zdawać sobie sprawę z tego, że spirala deflacyjna po pierwsze jest zjawiskiem charakterystycznym dla paniki finansowej i problemu finansowo-kredytowego. Więc muszą też zaistnieć pewne instytucjonalne, organizacyjne uwarunkowania, które tak naprawdę otwierają drogę do spirali deflacyjnej. Na przykład takie, jakie mieliśmy do czynienia w wielkim kryzysie, tak? bo jednym z takich najszerzej opisujących ekonomistów zjawisko spirali deflacyjnej był Irving Fisher, też autor tej książki, o której wspominałem, 100% Fiat Money czy Fiat Dollar, czy jak ten tytuł się nazywał. I rzeczywiście były takie sytuacje, w których Empiryczna obserwacja sugerowała, że może się pojawić coś takiego jak spirala deflacyjna, ale zwróćmy uwagę, że ona występowała w sytuacji rezerw cząstkowych, które były wymiatane. Tak? Bo to był specyficzny okres, taki, który, specyficzne instytucje, które dzisiaj nie istnieją. To znaczy, dzisiaj do spadku podaży pieniądza nie dojdzie. Więc w pewnym sensie spirala deflacyjna występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z możliwością deflacji pieniężnej, spadku podaży pieniądza i kredytu, w takim zakresie, w jakim to się odbyło w Wielkiej Depresji, tak naprawdę. Poza tym. Ja się rozglądam od wielu lat naokoło po świecie i jakość tej spirali deflacyjnej ciężko ją gdzieś zobaczyć w innych miejscach. To wynika właśnie z tego faktu, że mamy do czynienia z innymi instytucjami pieniężnymi. Ale nawet w tych instytucjach pieniężnych, tych wtedy, które wtedy istniały, są granice dla spirali deflacyjno-cenowej. Oczywiście można się pytać, można zadawać pytanie, czy e, istnieje jakiś second best w momencie, kiedy mamy niedoskonały ład pieniężny, który pozwala na spiralę deflacyjną. Czy czegoś z tym jednak nie zrobić, mimo że to jest jakieś tam, no e, może mieć jakieś nieefektywności, ale być może jako realizacja celu politycznego lepiej zrealizować to, niż zrealizować coś innego. To jest tak naprawdę problem second bestu i niedoskonałego instytucjonalnie ładu pieniężnego, więc problem per se takiej rzeczywistej problematycznej spirali deflacyjnej można rozwiązać po prostu proponując alternatywną architekturę finansową, inną, w której takie coś nie miałoby szansy wystąpić. Hmm. Proszę. Ja bym miał pytanie, no bo te, ten strach banku centralnego przed spadek, cen, przez, przed spadek cen w ogóle, to brzmi trochę jak sytuacja, jakby bank centralny to była instytucja z natury złośliwa, dbała o to, żeby ludzie nie mieli za tanich dóbr i usług i żeby ludziom nie było za dobrze. No bo to jest w zasadzie pierwsza rzecz, która rzuca się na myśl. Czy nikt nigdy bankierom centralnym, ani po prostu taki Orędownikom standardowej polityki pieniężnej nie zadał takiego pytania. I Jeżeli ktoś kiedyś zadał tym ludziom takie pytanie, to jaka była odpowiedź? Odpowiedź jest taka, że wprowadzenie polityki walki, znaczy walki, adaptacji polityki pieniężnej z powodu istnienia sztywności nominalnych ma służyć ludziom. Taka jest odpowiedź. Ale ma służyć ludziom, ale w taki sposób, żeby nie mieli za tanich dóbr i usług, żeby im nie było za dobrze? Ale odpowiedź jest taka, że jak będą tańsze dobra i usługi, to tak naprawdę ich płace realne będą niższe i tak, bo te tańsze dobra i usługi, czyli spadające ceny. Oczywiście stosując argument adwokata diabła, spadające ceny dóbr i usług, tak jak są rozumiane, ta negatywna deflacja, będą. Akompaniamentem wobec sytuacji, w której płace realne spadają i tak, więc mimo, że tanieją dobra i usługi, to jeszcze gorsza sytuacja jest na przykład na rynku pracy. Albo spadają płace, albo na przykład rośnie znacząco bezrobocie, więc i tak nie ma, co i tak nie ma dochodu, żeby kupować te tańsze dobre usługi. Okej, okay, ale skąd założenie, że płace na pewno będą spadały szybciej niż reszta, reszta cen? No bo jak jest deflacja, to bankrutują przedsiębiorstwa. Może niekoniecznie będą spadać, tak jak w Wielkiej Depresji niekoniecznie spadały. Były dosyć sztywne paradoksalnie, nominalnie właśnie w trakcie Wielkiej Depresji. Natomiast w pierwszej fazie zwłaszcza... Natomiast może bezrobocie wzrosnąć. No dobrze, a taka sytuacja, że na przykład gdyby nie było polityki pieniężnej, tylko baza monetarna byłaby stała. I wiadomo, rosłaby produktywność, yy, zwiększałaby się... Nie baza, tylko podaż pieniądza całkowita. No podaż pieniądza całkowita. Mm -hmm. ja nie wiem, czy to jest jakaś różnica, ale... Jest, bo baza to jest tylko to, co emituje bank centralny, a całkowita podaż to jest wszystko włącznie z depozytami i środkami, których się używa do płacenia. Bardzo istotna różnica. A to w sumie dobrze wiedzieć. No, ale dobra, jak jest powiedzmy podaż pieniądza stała, jakie rośnie produktywność, jest wzrost gospodarczy, wzrasta ilość dóbr i usług. I ta podaż pieniądza rozkłada się na większą ilość dóbr i usług dzięki temu każda jednostka ma większą siłę nabywczą. Czy to się liczy, takie zjawisko to się liczy jako deflacja, czy to nie tak. jest deflacja? Oczywiście, tak. Jak najbardziej. No ale to wtedy ten argument o tym, że wszystko bankrutuje i płace rosną jeszcze wolniej, on, on kompletnie traci sens w takich warunkach. Owszem. Chciałem się zapytać, jaki jest sens prowadzenia polityki pieniężnej w państwach, w, którym, w których e, reakcja. E, Czas reakcji między wydaniem przez bank centralny impulsu pieniężnego a jego działaniem na gospodarkę, na agregaty, jest tak długi, jak przedstawione było w tabelach, czyli 2-3 lata nawet. No wówczas może dojść do sytuacji, że bank centralny wydaje impuls pieniężny w reakcji na to, co się dzieje w gospodarce, inflację, a za 2-3 lata sytuacja może być już kompletnie inna i wówczas ten sygnał, który wyślemy, może działać w drugim kierunku niż byśmy chcieli. Więc w praktyce rośnie poziom bardzo Tak bardzo losowe. Rośnie poziom niepewności dotyczących przyszłych zjawisk, kiedy takie opóźnienia się pojawiają. Jasne. I wiecznie deregulujemy, destabilizujemy gospodarkę, procesy gospodarcze, tak de facto. Jest, tak, akurat, ale... jest, jest takie ryzyko. Przy czym no, ten impuls, on, to, że jego efekt tam rośnie z opóźnieniem, nie zmienia faktu, że on jest od razu, więc odpowiedź jest taka, że i tak coś trzeba zrobić w tym krótkim okresie, bo ten impuls reaguje od razu, chociażby kanałem oczekiwań. Nie? Mhm. Natomiast argumentacja jest taka, że coś trzeba, bo inaczej. Czyli najlepiej jest wyjść na mównicę, i coś ogłosić. W, tak, w, w zasadzie tak. W pewnym momencie, jak ktoś będzie śledzić, na przykład co się działo w 2008 roku, to konferencje prasowe Brenamkego były ogromnie istotnym kanałem transmisji, yy, kanałem mechanizmu transmisji pieniężnej. One odgrywały ogromną rolę w zarządzaniu oczekiwaniami. Yy, to samo, co obecnie próbuje się robić w Polsce, co z różnym skutkiem przynosi no, efekty. Proszę. E, czy Pan Profesor nie uważa, że postulowanie tej deflacji produktywnej w warunkach systemu rezerwy cząstkowej i wzmożonej ekspansji kredytowej nie jest trochę utopijne? No bo ta deflacja będzie pogłębiała zadłużenie wszystkich podmiotów. Yy, w zasadzie, yy, znaczy po, pogłębiała zadłużenie realne, tak? Yy, tak, tak. W zasadzie tak, tylko jeżeli to jest na przykład, jeśli mówimy o tym systemie i patrzymy na przykład na lata 15-16 w Polsce, no to to nie jest rzecz, która nie może być uwzględniona w planach tak? kredytowych, bo jeżeli nawet mielibyśmy do czynienia na przykład z minus jeden deflacją w Polsce i jednocześnie stabilną sytuacją na rynku kredytowo-finansowo-bankowym, to jest możliwe, możliwa sytuacja, gdzie mamy długookresowe kredyty na nominalnie dodatne stopy, dodatnie stopy procentowe i jednocześnie realnie stopy, realne stopy procentowe, które, yy, które są troszeczkę wyższe, ale takie, które bez problemu można spłacać. A czy taka sytuacja nie powodowałaby większej amplitudy wahań koniunkturalnych? No bo wtedy każde, nawet najmniejsze załamanie się tylko bo przez właśnie ten zwiększony koszt długu powodowałoby jakby większe reakcje na rynku. W sensie zwiększone niż na przykład nagłe podnoszenie stóp procentowych z 0% do 8% i przy inflacji skaczącej nagle na 16%? Rozumiem. Ale nie, ale rozumiem też pytanie, że to trochę yy, tak, demagogiczne w drugą stronę. Yy, odpowiedź jest taka, że jeżeli to nie są wielkości zaskakujące, tylko wkalkulowane, to yy, może być nadal krzywa dochodowości blisko płaskości i Jednocześnie względnie niska. Proszę? Chciałem się zapytać o wymiar e, polityki pieniężnej związany z ochroną kursu walutowego. To znaczy, jak pan się ustosunkowywał na przykład do twierdzenia, że polityka monetarna jest niezbędna, żeby chronić walutę przed na przykład atakami spekulacyjnymi? E... To przekon... w ogóle zależy, o którym kraju mówimy tak naprawdę. Zależy też, o jakim ładzie pieniężnym mówimy. Hmm, Można na przykład sobie wyobrazić, yy, yy, są takie kraje, tak, czy były takie kraje, zwłaszcza, które miały na przykład tak zwany Currency Board, zarząd walutowy, gdzie było przypięcie do mocniejszej waluty i tam yy, polityka pieniężna jest na większym autopilocie i tam w ogóle nie ma ataku spekulacyjnego, tak naprawdę. O ile to, to zobowiązanie jest dosyć mocne, na przykład takie jak w krajach bałtyckich, a nie takie jak w Argentynie, gdzie gdzie currency board po chwili się załamał, bo okazało się, że to jednak nie jest takie twarde currency board. Natomiast myślę, że generalna zgoda, raczej jeśli chodzi na przykład o Polskę, zgoda generalnie raczej jest taka, że ochrona kursu walutowego za pomocą interwencji pieniężnych przez bank centralny w Polsce najmocniejsza, jaka jest, tylko chyba przez ten kanał oczekiwań w pierwszej fazie. Natomiast jeśli chodzi o realny wpływ na rynek finansowy, to są mimo wszystko zbyt płytkie interwencje, żeby wygrać na dłuższą, na dłuższą metę z, z percepcją taką, a nie inną dotyczącą lokalnej waluty. I myślę, że to jest raczej niekontrowersyjne, że jeśli już, to może tak, żeby wpłynąć przez kilka dni, tygodni, żeby, żeby nie doszło katastrofy, ale długookresowo tak naprawdę to przed atakiem spekulacyjnym znacząco nie będzie chronić, natomiast nic tak naprawdę nie chroni waluty przed atakami spekulacyjnymi, jak polityka, która Prowadzi do tego, że waluta jest naprawdę mocna. Każde, każde ataki spekulacyjne często wiążą się z tym, że waluta jest słaba i podatna na ataki. Jeszcze ewentualnie jedno, jakby ktoś chciał. Pytanie. Ok, to dziękuję i zapraszam na przerwę.